Izrael przeprowadza najbardziej zuchwały atak w swojej historii. Bez choćby jednego naboju czy wystrzelonej rakiety ciężko rani 3000 członków Hezbollahu. Ukryte w tysiącach pagerów i krótkofalówek ładunki urywają dłonie i odbierają wzrok wrogom Izraela. Hezbollah śpieszy z odpowiedzią, a my jesteśmy w przededniu kolejnej wielkiej wojny. Woda na południu Polski opada, pora na podsumowanie. Czy faktycznie dostaniemy miliardy od von der Leyen? Dlaczego władze tak późno zareagowały i co wspólnego z całą sytuacją ma niemiecki wywiad? Intel wstrzymuje budowę wielkiej fabryki w Polsce. Jakie są przyczyny tak ważnej dla nas decyzji? To miała być największa inwestycja kapitału zagranicznego w naszym kraju. Woda we Wrocławiu opada. Pora podsumować mijającą powódź. Jakie jest 5 najważniejszych wniosków? Oglądając TVN można odnieść wrażenie, że wszystko jest winą PiSu, a dzielny premier Tusk uratował nas od tragedii. Z kolei oglądając Republikę słyszymy odmienną narrację, że zbiornik retencyjny Racibórz, który uratował Wrocław, jest zasługą PiSu, a wszystko co złe to Platforma. Propaganda propagandą, ale gdzie leży prawda? Zacznijmy od początku. 27 lat po wielkiej powodzi dochodzi do powtórki. Czyja to odpowiedzialność? Okazuje się, że winnych jest wielu. Wniosek pierwszy. Reakcja władz mogła być zdecydowanie szybsza. Ja wiem, że pogoda jest poniekąd nieprzewidywalna, ale zaraz przedstawię fakty, które rzucają nowe światło. Na dzień przed katastrofą, 13 września, premier występuje i mówi, że prognozy nie są alarmujące. Prognozy nie są... przesadnie alarmujące. Nazajutrz, 14 września, woda zaczyna zalewać pierwsze polskie miejscowości, zaskakując nieprzygotowanych mieszkańców. Zaczyna się sypanie worków z piaskiem i panika, kiedy to wszystko mogło zostać przygotowane wcześniej i lepiej. Dopiero 14 wieczorem zostają uruchomione Wojska Obrony Terytorialnej. One mogły ewakuować ludzi i zabezpieczać dobytek już na wiele dni wcześniej. Nie będę wspominał, że WOT, który w tego typu sytuacjach jest bardzo pomocny, kiedy powstawał, był silnie krytykowany przez obecny rząd, no to na razie zostało. Kolejno 15 i 16 września nastaje kataklizm. Prognozy nie były alarmujące? Ciężko to było naszym władzom przewidzieć? To bardzo ciekawe, bo unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, Janez Lenarczycz, przekazał, że Komisja Europejska alarmowała kraje członkowskie od 10 września, wykorzystując europejski system ostrzegania przed powodzią działający w ramach systemu satelitarnego Copernicus. A mamy też narzędzia w Warszawie. Nie odebraliście komunikatu od komisarza do spraw zarządzania kryzysowego? Jak 10 września dzwoni czerwony telefon z ostrzeżeniem, że idzie powódź dekady, to wy nie odbieracie? 2. Sebastian, który jest z wykształcenia archeologiem, Sebastian Tyszuk, 23 czerwca pisze na Twitterze, żeby obserwować niże genueńskie, bo to one powodują u nas największe powodzie. Że już powinniśmy robić miejsce w zbiornikach retencyjnych na wodę, która spadnie z nieba, żeby później nie było zdziwienia u polityczek i ministerek. Skoro występuje taka prawidłowość, że niże genueńskie równa się powodzie w Polsce i jest to dla pana Sebastiana oczywiste, to czy nie powinno być to jeszcze bardziej oczywiste dla odpowiednich służb w kraju? Dlaczego informuje o tym zwykły facet, a nie biorą na to poprawki państwowe instytucje meteorologiczne? Facet od archeologii. Już od czerwca wie, że będzie jazda. Komisarz od kataklizmów wydzwania 10 września, żeby ewakuować ludzi i sypać worki. A premier wychodzi na dzień przed potopem i mówi, że prognozy nie są alarmujące. Zalani mieszkańcy są wściekli i wcale im się nie dziwię. Wniosek drugi. To, że Wrocław nie skończył jak w 97, to jest przede wszystkim zasługa zbiornika Racibórz, który przyjął 185 milionów metrów sześciennych wody. Wody, która inaczej znalazłaby się w mieszkaniach ludzi. Trwa durna przepychanka, czyja była to inicjatywa, czyj to był pomysł ten zbiornik Racibórz. PiS czy PO? A prawda jest taka, że budowę zbiornika w Raciborzu zainicjowano już w latach 90., zanim obie te partie powstały. Co prawda dopiero w 2013 za Tuska budowa tak naprawdę ruszyła, a za PiSu w latach 2017-2020 wykonano większość prac i inwestycja została doprowadzona do końca. Tak więc nie jest to inicjatywa żadnej z tych partii, ale i PiS i PO, obie te partie miały wielki wkład w to, że Racibórz powstał. Wniosek numer 3. Powodzi winni są politycy i jednej i drugiej strony. Poseł Anna Zalewska z PiS brała udział w blokowaniu rozbudowy infrastruktury przeciwpowodziowej. Tylko i wyłącznie to, co w tej chwili się dzieje, czyli owe 4 zbiorniki zaplanowane przez poprzedników, będą realizowane. Oczywiście nie mniejszą winę ponoszą politycy koalicji, którzy z jeszcze większą zawziętością blokowali budowę tam i zbiorników.
Na razie mamy specustawę pisowską z zeszłego roku, która generalnie w planach ma dodawanie kolejnych instalacji budowlanych na Odrze. To jest absolutnie nieakceptowalne i musimy to zmienić, więc to jest kolejny priorytet. Tą panią zapamiętajcie. To wiceminister Urszula Zielińska w rządzie Tuska. Stała się największym memem ostatniego tygodnia. Zyskała miano dzbana roku. Myślę, że zasłużyła w 100%. Trzy wielkie załączniki na 594 budowle hydrotechniczne rodem z PRL-u za prawdopodobnie 18 miliardów, ale tego tak naprawdę nikt z nas dobrze nie wie. Prawdopodobnie wdrożenie między innymi właśnie tama, wielka tama w Siarzewie, bo to nie jest tylko stopień wody, to jest tama, której dzisiaj na świecie takich tam już absolutnie nie radzi się nikomu budować, bo one zubożają społeczeństwo. Dlatego apeluję do Państwa, żebyśmy nie mówili o tych w ogóle budowlach jako o inwestycjach, to są dezinwestycje, to są sposoby na zubożenie naszego społeczeństwa. Pani minister wywodzi się z Partii Zielonych i już wiem skąd nazwa. Ona jest kompletnie zielona i nie ma pojęcia o czym mówi. Warto jednak zaznaczyć, że nie tylko rząd i opozycja są winni. Winna jest również część mieszkańców zalanych terenów. Część, która oprotestowała budowę zbiorników w ich okolicy. No co chcemy przekazać, żeby nie były zapory, bo się bronimy rękami, nogami, nie? Nie chcemy tych suchych zapor. Tu kolejny przykład inicjatywy blokowania budowy zbiorników retencyjnych z 2019. Tam, gdzie mieszkańcy nie zgodzili się na budowę zbiorników, tam była powódź. Jak na ironię losu, te miejscowości zostały zalane prawie kompletnie tegoroczną powodzią. Tam, gdzie nie zgodzono się. Tam, gdzie nie zgodzono się na. Gdzie politycy na przyjeżdżali, budowę, jedni, drudzy, trzeci, tak. Mówiąc, nie chcecie, to my wam nie zbudujemy tych zbiorników. Dokładnie tak. Bardzo ciekawy jest też wątek niemieckiego wywiadu, który werbował naukowców i działaczy, aby protestowali przeciwko budowie zbiorników retencyjnych w Polsce. Ja znam bardzo wielu naukowców. Pytanie, komu służą? Więc odpowiadając, kto nimi powoduje, no nie tylko sponsor, ale czasem oficer prowadzący. I mówię to nie bez kozery, bo znałem taki przypadek. Stąd też no, pora o tym mówić otwarcie. To jest gra wywiadów na terenie Polski również. Więc. No nie za ostro, panie Grzegorzu. Nie, nie za ostro. To zostało potwierdzone przez ABW. Będzie pan zaskoczony, ale naprawdę tak jest. Więc my musimy wreszcie mówić otwarcie. My nie możemy się bać tego powiedzieć otwarcie, dlatego że jeśli to powiemy otwarcie, no to może skuteczność różnych takich organizacji będzie nieco osłabiana, dlatego że mnie też próbowano zwerbować, wywiad niemiecki mnie próbował zwerbować, żebym protestował. Niech to pójdzie w świat. Tyle się mówi o ruskich onucach, a jak nazwalibyście Polaków działających dla niemieckiego wywiadu? Jak macie jakieś pomysły, to piszcie w komentarzu. Wniosek czwarty. Prezydent zawalił sprawę. W chwili, kiedy ludzie walczyli z powodzią, on był nieobecny. Obecny natomiast był premier, który nie zmarnował okazji i popracował nad swoim PR-em. Wstawiał zdjęcia, że je zupę po ciężkim dniu, a także nagrywał materiały, jak wchodzi do zalanych mieszkań. On wchodzi, a operator kamery już czekał w środku, przygotowany, żeby zrobić ujęcie. I wreszcie wniosek piąty. Nie ma żadnych nowych pieniędzy z Unii. Bardzo konkretna rzecz została ustalona, która będzie miała dla nas wymiar 5 miliardów euro. Środki, które Polska dostała wcześniej, zostaną teraz po prostu przesunięte na inny cel. Obiecane przez von der Leyen 5 miliardów to pic na wodę, nie dajcie się oszukać. Ile pieniędzy dostaniemy tak de facto? Bardzo ważna decyzja i teraz dokładnie na czym ta decyzja polega. No właśnie, na czym? Do 5 miliardów euro, więc to jest ogromna pula, może zostać teraz przekierowana. Temat drugi dzisiejszego odcinka, jak bumerang wraca niemiecki wywiad. Ten ma paraliżować projekty infrastrukturalne w Polsce. Kiedy Polacy byli zajęci walką ze skutkami powodzi, rząd po cichu ukręcał łeb polskiemu programowi atomowemu. Bez rozgłosu, dyskusji, parlamentarnych debat, po cichutku minister klimatu Paulina Henning-Kloska likwiduje zespół do spraw rozwoju energetyki jądrowej. Szkoda, bo właśnie teraz Amerykanie namawiają Polaków na przyznanie im kolejnych lokalizacji elektrowni jądrowych. W zestawie ma być szybciej, 20% taniej i rozsądniej. Ten tydzień to jest prawdziwa żałoba dla Polaków. Kolejną fatalną wiadomością jest ta, że nie będzie fabryki Intela. Amerykański gigant na 2 lata wstrzymuje prace związane z budową swoich fabryk w Polsce i w Niemczech. Miała nie tylko dać tysiące dobrze płatnych miejsc pracy, ale także napędzić rozwój nowo powstającego parku technologicznego w ramach Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Fabryka Intela miała stać się największą inwestycją zagraniczną w Polsce, rozpoczynaną od podstaw. Niektórzy nawet wieszczą koniec wielkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Inwestycji, które były symbolem rozkwitu gospodarczego Polski przez ostatnie 30 lat.
Co jest powodem? Czy chodzi o kiepską sytuację finansową firmy, czy może o coś więcej? Nie jest tajemnicą, że w związku z nowymi regulacjami, takimi jak Zielony Ład, prowadzenie biznesu, tym bardziej produkcyjnego, przestaje się na starym kontynencie opłacać. W miejsce wysokoemisyjnych zamykanych hut czy walcowni stali miały nad Wisłą pojawić się nowoczesne zakłady produkujące zaawansowane technologie. Okazuje się jednak, że transformacji może nie być, bo analiza prowadzenia kosztów działalności w Polsce jest bezlitosna. Te teorie wydaje się potwierdzać fakt, że Intel wstrzymuje swoje projekty w Europie, ale w USA i w Malezji, gdzie nie ma tak drastycznych norm środowiskowych, dalej swoje projekty kontynuuje. Na pewno na tą wyjątkowo przykrą dla polskiej gospodarki decyzję wpłynął również fakt, że sytuacja finansowa samego Intela jest po prostu koszmarna. Od początku roku spółka straciła 55% swojej rynkowej wartości, więcej niż połowę. W styczniu jej kapitalizacja rynkowa wynosiła 211 miliardów dolarów, a teraz jest to już tylko 90 miliardów dolarów. Wychodzi zatem na to, że w obliczu trudności finansowych spółka wstrzymuje inwestycje tam, gdzie produkuje się drożej. Patrz, Polska i Niemcy. Ale kontynuuje je na przykład w Malezji, gdzie koszt energii elektrycznej czy koszt pracownika są znacznie, znacznie korzystniejsze. Kiedy z twojej firmy znika 120 miliardów, zaczynasz bardzo uważnie oglądać każdego wydanego dolara. W dzisiejszym świecie optymalizacja kosztów, optymalizacja zysków to coś, na co zwracają nie tylko międzynarodowe korporacje, ale także zwykli ludzie. Izrael przeprowadził najbardziej zuchwały i jeden z najbardziej pomysłowych ataków XXI wieku. Jak opisuje The New York Times, kilka miesięcy temu Mossadowi udało się przechwycić transport stosowanych przez Hezbollah do wewnętrznej komunikacji pagerów i w każdym z nich umieścić 3 gramy materiałów wybuchowych, przemieniając je w zdalnie odpalane granaty odłamkowe. Urządzenia te wybuchały we wtorek po południu przez niemal godzinę w różnych regionach kraju, od Bejrutu po Dolinę Bekaa, a nawet w sąsiedniej Syrii. Ranny został także ambasador Iranu w Libanie. Pagery wybuchały w rękach właścicieli, kalecząc ich twarze i dłonie. Wybuchały w samochodach, w domach w obecności rodzin, w sklepach i na ulicach. Tu widzimy samolot pełen członków libańskiej organizacji w drodze do Teheranu. Mają nadzieję, że ich sojusznik będzie w stanie ocalić oczy choć części z nich. Suma strat ludzkich Hezbollahu od roku ostrzeliwującego północną część Izraela rakietami jest porażająca. 3000 rannych, z czego 300 ciężko. Wielu z nich nigdy nie odzyska wzroku, nie będzie w stanie utrzymać w dłoniach karabinu. Mało tego, w trakcie procesji pogrzebowej Hezbollahu jednej z ofiar wybuchów pagerów zaczęły wybuchać także krótkofalówki, co widać na nagraniu. Mossad nie tylko zadaje straty fizyczne, ale także prowadzi wojnę psychologiczną. I to bardzo skutecznie. W Libanie strach jest teraz odbierać telefon, nawet od matki. Zdaniem amerykańskiego portalu Axios, powołującego się na źródła w USA i Izraelu, akcja Mossadu została przygotowana na moment rozpoczęcia izraelskiej inwazji na Liban, aby zablokować system komunikacji Hezbollahu. Decyzja o wywołaniu eksplozji została jednak przyspieszona, gdyż obecność materiałów wybuchowych w pagerach miała zostać odkryta przez jednego z użytkowników. Wtorkowy atak przy użyciu pagerów nie zmienia sytuacji w sposób zasadniczy. Zapewnia jednak chwilę spokoju w przygotowaniu inwazji na Liban, która jest konieczna i nieunikniona, jeżeli 100 tysięcy ewakuowanych z północy Izraela mieszkańców ma powrócić do swych domów na obszary ostrzeliwane przez Hezbollah, powiedział profesor Efraim Inbar, szef Jerusalem Institute for Strategic Studies. Jego zdaniem z inwazją będzie można się liczyć dopiero po rozwiązaniu otwartego konfliktu pomiędzy ministrem obrony Joawem Galantem a premierem Benjaminem Netanyahu. W związku z atakami Hezbollah zapowiada odwet, co przyspieszy Izrael do upragnionej wojny z Libanem. Na koniec mały apel do wszystkich. Jeżeli zamawiacie coś przez internet albo sami wysyłacie paczkę, wybierajcie nasz polski impost. Dlaczego? Jego założyciel, Rafał Brzoska, wyznał, że Impost odprowadził do polskiego budżetu w 2023 250 milionów złotych. Dobra robota, panie Rafale. Jak coś to nie jest reklama. To 2,5 raza więcej niż wszystkie inne firmy z tej branży razem wzięte. Tak mało obce firmy, zresztą nie tylko kurierskie, płacą u nas podatków. Nie wierzcie, kiedy ktoś mówi, że kapitał nie ma narodowości. To kłamstwo. Francuskie DPD na rynku polskim, moi drodzy, przy 4 miliardach przychodu odprowadziło do polskiego urzędu skarbowego raptem 33 miliony złotych. To 0,8% przychodów. Ale prawdziwy szok to niemiecki DHL, który przy 2,6 miliarda przychodów nie odprowadził nawet całego miliona złotych. Dziękuję, na dziś to wszystko. Kto nie subskrybuje dla pieniędzy, zachęcam do zmiany. Do zobaczenia w kolejnym odcinku już za kilka dni. Cześć.